Witam, z tej strony Ćwirćwiru, to jest seria Pomiędzy Dymkami i dzisiaj kontynuujemy chronologiczną historię Batmana. Rok pierwszy, czy jak teraz jest nazywany ten krótki zbiór komiksów Batman, rok pierwszy, zbiera i opisuje historię pierwszego roku Bruce'a Wayne'a jako zamaskowanego mściciela. Napisana została przez Franka Millera i zilustrowana przez Davida Mazzucchelliego. Batman pojawiał się w komiksach już od roku 1939, a jego początki były przedstawione na dwóch stronach w 12 panelach przez Kane'a i Fingera w Detective Comics nr 33. Wtedy to młody Bruce był świadkiem morderstwa swoich rodziców i poprzysiągł zemstę na wszystkich przestępcach. Chwilę później odpala Halloween Mode, przebiera się w mroczne łaszki i wyskakuje przez okno. Finger pościągał trochę elementów z opowieści publikowanych w Popular Detective oraz The Phantom, a Kane podpatrywał styl rysunku z Tarzana i Junior G-Man. Lata później kontinuum uniwersum DC stało się zawiłe i sprzeczne, co widać było też w niespójności początków Batmana. Nie będziemy teraz wnikać, jak bardzo się różniło od siebie, ale bywało naprawdę różnie. Jako że nie dotyczyło to tylko Batka, powstała seria Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, które miało ruszyć całe uniwersum od nowa z nową numeracją. Ale o tym kiedyś. Miller podpisał kontrakt z DC, gdy tworzył serię Powrót Mrocznego Rycerza. Swoją drogą uwielbiana przeze mnie i kochana i na pewno do niej wrócimy, ale poświęcimy jej tyle uwagi, ile trzeba, więc na razie tylko ją wspominam. I ów kontrakt wymagał też napisania przez niego odnowionych początków detektywa. Miller pisał i rysował Powrót Mrocznego Rycerza, co było dla niego dość wykańczające, dlatego w przypadku roku pierwszego zajął się tylko pisaniem, a Mazzucchelli dołączył do projektu rysując. Dzięki pomocy innych, w tym żony Davida przy kolorach, udało się opublikować serię w przeciągu 6 miesięcy. Rok pierwszy na początku miał być zrobiony w formie powieści graficznej. Później jednak, przez wzgląd na słabą sprzedaż zeszytów o Batmanie, Frank został poproszony o zrobienie z tego historii do oficjalnej serii. Miller bał się nieco tego, że nie będzie miał takiej wolności jak w przypadku Powrotu Mrocznego Rycerza, jednak ostatecznie został przekonany przez argument, że Kryzys na Nieskończonych Ziemiach zresetował wszystko w DC i może szaleć, nic nie tracąc. Frank postanowił zostawić podstawę historii Kane'a i Fingera, ale ją rozszerzyć o rzeczy wcześniej niezbyt zgłębiane. I teraz nie będziemy w to niepotrzebnie wnikać, bo poznacie finalny wynik tego, co zostało uznane za oficjalny kanon. I gdy Frank bawił się pomysłami, dodając i zabierając nieco tu i tam, Mazzucchelli stworzył obraz mroczny, brudny i cichy. Jego interpretacja Gotham symbolizowała korupcję, brudne miasto potrzebujące bohatera. W 2011 roku została też wydana animacja o tym samym tytule. Jest bardzo wierna komiksowi, więc jeśli jeszcze jej nie widzieliście, polecam. A teraz zapraszam Was do oryginalnego zeszytu. Wszystko rusza z datą 4 stycznia. Cały komiks jest ukazywany z dwóch perspektyw. Jima Gordona, który właśnie przyjeżdża do Gotham, by służyć tam jako policjant, i Bruce'a Wayne'a, który, no, jak łatwo się domyślać, będzie służył kopiąc tyłki tym złym. Gordon przyjeżdża do Gotham pociągiem i nie jest z tego zadowolony. Bycie w takim mieście to nie za bardzo nagroda. Raczej jak kara, pójście do piekła. Jim ciśnie się w busie pełnym różnych ludzi. I choć obok jest kawałek cycka, bo dla małego Bobu wjechał właśnie bufet, nie jest za bardzo tym pocieszony. Zresztą Rudzielec jest dość porządnym człowiekiem, choć teraz głodnym, więc tylko myśli o tym, że nie ma opcji, bo jego żona się tak męczyła. I że poleci samolotem. Bo tak fajnie byłoby lecieć samolotem. Jak Bruce, do którego przeskakujemy jeszcze na tej samej stronie. Na wygodzie multimiliarder jednak żałuje, że nie jedzie pociągiem. Wszystko z góry wygląda jak duże osiągnięcie, ogromne bloki cementu i szkła, ośnieżone dachy. Praca ludzi, którzy umierali generację temu. Powinien być bliżej. Powinien widzieć wroga. Jim, odpychając od siebie gościa z Hare Krishny, chcącego mu wcisnąć książkę za małą cenę, myśli o tym, że jego żona, Barbara, będzie miała dzisiaj wyniki testów. I że nienawidzi się za to, że ma małe nadzieje na to, że wyjdą negatywne. Bo Gotham to nie miejsce, by wychowywać dzieci. Szybko zgarnia go jednak nowy kolega. Wysoki, szeroki blondasek o nazwisku Flas, detektyw. Szybko i brutalnie pozbywa się nachalnego handlowca. Uznaje, że będzie się zwracał do Gordona per Jimmy i zabiera go ze sobą, by wprowadzić w nie tak parszywe według niego miasto. Miasto, gdzie tacy gliniarze jak on dają radę. Bruce Wayne natomiast, jak to na bogacza przystało, jest przyjęty przez stado dziennikarzy. Wszyscy witają powracającego 25-letniego mężczyznę i chcą go wypytać o wszelkie plany i prawdziwość plotek. I jednak Wayne niczego nie komentuje. Gdy w telewizji leci materiał o rozprawie, którą musiał poddać prokurator Harvey Dent, Jim poznaje komendanta policji, Gilliana B. Lueba. Lueba? Który dość się cieszy z tego, że będzie miał Gordona w swojej drużynie. I to, że są drużyną, powtarza niejednokrotnie. Jim podchodzi do niego z dystansem, choć jest lekko podenerwowany, bo sięga po papierosy. Loeb wspomina mu wtedy o tym, jak to jedyne, czego nie cierpi, to fajury. Podkreśla również, żeby jakiekolwiek Gordon popełnił kiedyś błędy, które go przywiodły do tego miasta, trzymał w tajemnicy przed mediami. Jim zapewnia go o swojej szczerości, co komendant zbywa, gdy Rudy myśli o tym, że czułby się lepiej z rzucaniem fajek w takiej sytuacji, gdyby nie roznosił się w gabinecie zapach eukaliptusowych cukierasków na kaszel.
Bruce za to dociera do swojej rezydencji z wiernie oczekującym go lokajem Alfredem. I gdy chłopak docenia swoją fortecę, z delikatnym uśmiechem cieszy się z powrotu, przywołuje w myślach rodziców. Popijając za kierownicą Flas, nieco kpiącym uśmiechem wspiera w Gordonie poczucie, że komendant go polubił i że będzie dla niego tak samo dobry, jak on dla Loba. I gdy Jimmy powtarza sobie, że lepsze to niż pompowanie benzyny na stacji, czy że robi to dla żony, gubi fajkę, gdy Flas gwałtownie hamuje. A zaraz później wychodzi i zapewnia, że poradzi sobie sam. No raczej, gdy chłop jak szafa idzie do bandy nastolatków i spuszcza im łomot. Gordon patrzy na to wszystko ze zmarszczonymi brwiami. Powtarza sobie, że tym razem lepiej zebrać wszystkie fakty, zanim dorwie się innego gliniarza, zwłaszcza publicznie. Co sugeruje, że zrobił to już wcześniej, raczej nieumiejętnie i za to został przeniesiony do Gotham. Ocenia umiejętności Flasa. Wie, że ten ma za sobą szkolenie zielonych beretów. Do tego wie, jak wykorzystywać swoje gabaryty. Jim przygląda się i zapamiętuje każdy ruch. Może kiedyś mu się to przyda. Flas wraca do auta i przynosi ze sobą narzędzie, które niby było pretekstem ataku na nastolatkach. Jim nie jest przekonany, czy cała ta akcja była potrzebna i odkrywa, że groźne narzędzie z kieszeni dzieciaka to tylko składany grzebień. Flas kryje się za zasłoną ludzkiego błędu, choć widać, że nic go to nie obchodzi. Jimmy wraca myślami do testów żony i modli się o to, by okazały się negatywne. W tym czasie Bruce spotyka się z rodzicami. 12 lutego. Jesteśmy z Gordonem i Flasem podczas pościgu. Możemy zauważyć po tonie, jakim Jim mówi, że już cię nieco w Gotham zadomowił. I wciąż nie ulega naciskom skorumpowanych gliniarzy, w których imieniu Flas próbuje przemówić mu do rozsądku. Mówi mu o tym, jak chłopaki z posterunku prosili go, żeby z nim pogadał. Że skoro są ze sobą tak blisko, to może on do Jimmy'ego dotrze, że się o niego martwią. Gordon jednak jest niewzruszony, ale skupia się na dotarciu do miejsca zbrodni. Flas zaś kontynuuje swoje gadanie. Radzi Jimmy'emu się zrelaksować, bo inaczej do niczego nie dojdzie, a przecież tutaj, w Gotham, oni mają swoje sposoby, żeby coś ugruchać. Wypomina też Gordonowi jakiś incydent z Morganem i wspomina o ciąży Barbary. Wzrok Jima przysłaniają jego okulary i dym z papierosa, kiedy każe się zwracać do siebie per poruczniku. 21 lutego jesteśmy z Bruce'em, a ten trenuje, bo jest przekonany, że nie jest jeszcze gotowy. Wie, że ma środki, ma umiejętności, ale nie metodę. I bam, nie ma kominka, Mikołaj bezrobotny. Dobrze, że już jest luty i po świętach. Wtedy Bruce się reflektuje, że źle rozumuje, jo. Ma setki metod, ale czegoś brakuje. Coś jest nie tak. I bam, rodzina Wiewiórek zmuszona do ewakuacji. I kolejne bam, muszą szukać nowej chaty. A Bruce powtarza sobie, że musi czekać. Tylko czy starczy mu cegieł i drzew na to wszystko? 26 lutego wracamy do Flasa, tym razem w towarzystwie komisarza Loba. Oburzony blondyn skarży się na Gordona, bo ten nie przyjął łapówki od pastora. Do tego sam zrobił dwugodzinne kazanie całemu oddziałowi i jeszcze Shella zawiesił. Stara się przekonać komisarza, że Jimmy po prostu tutaj, w Gotham, nie pasuje. Ale Lob tylko bawi się długopisem rozczarowany. Wtedy Flas proponuje ze swoim uśmieszkiem, że mógłby zebrać chłopaków i trochę zmiękczyć Rudzielca. Komisarz jednak nie popiera tego pomysłu. A przynajmniej zakazuje Gburowi robić cokolwiek, kiedy on sam jeszcze będzie w mieście. Ma poczekać przynajmniej 2 tygodnie, aż komisarz pojedzie na konferencję do Waszyngtonu. 11 marca jesteśmy gdzieś na parkingu, gdzie silnik jednego z aut szumi delikatnie, jakby nie do końca przekonany, że powinien przestać. Wszystko jest na swoim miejscu. Bruce upewnia się w przekonaniu, że jego alibi jest pewne, bo ktoś z obsługi nawet poprosił go o autograf. Bruce Wayne by widziany w tym samym hotelu, w którym była seks królowa Hollywood. To powinno wywołać wystarczającą ilość plotek, żeby zatuszować jego miejsce pobytu przez najbliższe kilka godzin. Bruce idzie na misję zwiadowczą. Chce uniknąć walki, dopóki nie będzie gotowy, ale nie może się pojawić w szemranych dzielnicach miasta jak on sam. Dlatego przebiera się w inne ciuchy, nakłada lekki makijaż i jedną długą, sztuczną bliznę na twarz. Zapadający w pamięć szczegół. Jim też jest na parkingu. Stara się wsiąść do swojego auta, by udać się na służbę, rozmyślając o żonie i swoim wkrótce mającym się narodzić synu. Tak, obstawia, że to będzie syn. 4 razy prosił o przełożenie tej nocnej zmiany. 4 razy mu odmówiono. Ale chyba jednak się spóźni. A może nawet upiecze mu się cała nocka. Za sprawą 4 zamaskowanych chłopów z kijami baseballowymi. Jim zna zasady. Stara sztuczka, zagadać go, żeby go rozkojarzyć i zaatakować z tyłu, bo tak, było ich 5. Powinni sprawdzić jego akta wojskowe. Był nauczony radzić sobie z gorszymi sytuacjami niż ta, ale też to było jakiś czas temu. Gdzieś w połowie bicia napastnicy oznajmiają mu, że to tylko ostrzeżenie. Przypominają mu, że ma ciężarną żonę w domu. A na koniec Jim słyszy znajomy chichot. Flas. Bruce za to śmiga już po szemranych ulicach miasta. Tymi kolorowymi, ale mało bezpiecznymi. Wayne przechodzi, obserwuje, uczy się. Obczajali go wszędzie, a to jakieś pomniejsze zbiry w skórzanych kurtkach, a to banda ćpunków próbowała go okraść, a to miną jakieś ludzkie wraki śpiące po prostu na ziemi, aż w końcu dotarł na miejsce, na wschodni koniec. Ciężko mu uwierzyć, że sytuacja się pogorszyła. Wszędzie tylko burdele i handel ludzkim ciałem. I to właśnie przedstawicielka tej branży go zaczepia, oferując pocieszenie. Gdy Bruce pyta ją o wiek, ta twierdzi, że ma tyle lat, ile on potrzebuje, żeby miała. Wtedy dopadają jej Alfons. Poucza ją i szamota, zwracając uwagę na kiepski dobór klienteli. Nasz bohater stara się to jakoś uspokoić, zaprzeczyć narastającym podejrzeniom, że jest policjantem.
Jednak Alphonse staje się tylko brutalniejszy względem Holly, jak nazywa się dziewczynka, i każe jej iść dalej szukać roboty. To kropla, która przelewa czarę goryczy i bardziej otwiera usta Bruce'a, który prowokuje Alphonse'a, choć wie, że nie powinien. Przez to, że się wtrąca, zbir w kapeluszu zaczyna mu grozić. Całą sytuację obserwuje tajemnicza postać gdzieś w górze z okna. I pomimo jęków i próśb jej klienta, by nie przestawała, ta ocenia Bruce'a dość trafnie. To nie gliniarz. Tylko jakiś kretyn, który doprowadzi takim zachowaniem do swojej śmierci. Selina ucisza klienta i przygląda się dalej sytuacji na dole, wspominając o tym, jak to nienawidzi mężczyzn. Bo żadnego jeszcze nie poznała. Na dole zaś Bruce odczytuje idealnie zamiary Alphonse'a, gdy ten odwraca się do swoich pracownic tylko po to, by sięgnąć po nóż i zaatakować. Mimo, że jest dość szybki, Wayne'owi udaje się uniknąć ciosu. Co prawda nie twierdzi, że ma z nim szansę, ale docenia jego szybkość. Musi to szybko zakończyć i tak też robi. I gdy żałuje, że się wplątał w całą tą sytuację, z jego ust wydobywa się krzyk. To Holly, też miała nóż. I chce pomóc swojemu pracodawcy, więc dziabnę obcego w nogę. Na pomoc lecą inne prostytutki. Bruce rozprawia się ze wszystkimi naraz, kpiąc z siebie w myślach, jak to świetnie się spisał, wprowadzając w nich wszystkich boży strach. Niechętnie Selina wspina się na parapet. I dołącza do reszty, nie chcąc pozwolić, by prócz wykręconego nadgarstka coś więcej stało się małej Holly. Bruce obezwładnia resztę i ciągle ma do siebie wyrzuty za to, że wpakował się w ten bajzel. Zauważa kolejną, Selinę, która syczy jak kot. Widać, że kobieta wie co robi, więc lepiej być ostrożnym. Wymieniają ciosy, zna karate, ale to za mało, żeby wystarczyło na kogoś o umiejętnościach Wayne'a. W tle słychać jęk syren policyjnych. Bruce wie, że jeśli go złapią, to po wszystkim. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, już do niego mierzą, gdy Holly próbuje ocucić nieprzytomną po otrzymanym ciosie Selinę. Pada strzał. Ten z policjantów, który nie strzelił, zauważa, że podejrzany wcale się nie ruszył. Kolega jednak odpowiada, że na pewno zamierzał. Bruce oberwał w tętnicę, traci dużo krwi. Próbuje siłą woli zmusić się do tego, żeby wstać. Bezskutecznie. Mimo, że znów dobry Glina wspomina o lekarzu, drugi stwierdza, że może po tym, jak go spiszą. Wayne odpływa. Gdy dochodzi do siebie w radiowozie, słyszy tylko, jak rozmawiają o nim gdzieś w tle. Że miał przy sobie tylko kilka dolców, żadnych dokumentów. Ten dobry znów próbuje. Przecież krwawi na całe tylnie siedzenie, muszą go zawieźć do szpitala. Jednak drugi, powołując się na doświadczenie z takimi mentami, upewnia go w przeczuciu, że po co im kolejny cygan na ulicach. Pierwszy jednak nie odpuszcza. Martwi się, że jeśli umrze, wtedy mu przerywa pasażer z tyłu. Wymaga od nich, żeby się zatrzymali i wyszli z auta. I gdy dobry zaczyna panikować, zły zapewnia go tylko, że cygan pewnie jest na jakichś proszkach. Wtedy jednak Bruce zbiera się w sobie, używając tylko brutalnej siły, rozrywa kajdanki. Łapie jednego z policjantów, a ten strzela w dach radiowozu. Kierowca traci kontrolę nad pojazdem i wbija się w bok ciężarówki. Bruce wyważa drzwi samochodu. Wie, że ogień za kilka sekund dotrze do zbiorników paliwa. W oddali słychać syreny, więcej policji. Jednak zbiornik paliwa wybuchnie zanim tamci tutaj dotrą. A ci policjanci pewnie mają rodzinę. To bardzo krótkie ujęcie, ale pięknie obrazuje charakter Bruce'a już na samym początku jego kariery. Jest poważnie ranny, wykrwawia się, wychodzi z płonącego samochodu, wokół niego przecież też szaleją płomienie. A on się martwi tym, czy oby na pewno policjanci przeżyją cały ten ambaras. To, że trochę on ich to wpakował, to już swoją drogą. Reporterka opowiada, jak to dym z płonącego radiowozu było widać na odległość kilku bloków. I informuje o tym, że policjanci zostali znalezieni nieprzytomni 30 stóp dalej. Osłabiony mocno Bruce dotarł do swojego auta. Jakimś sposobem. Nie wie, bo znów zemdlał. Ma tylko nadzieję, że nie zrobi nic głupiego. Narobi już wystarczająco dużo błędów. Sięga zakrwawioną ręką do stacyjki i znów, bazując na swojej sile woli, próbuje przekonać odmawiające posłuszeństwa ciało do przekręcenia kluczyka. To nie takie trudne, jednak kluczyk w śliskiej dłoni... Jim też siedzi za kółkiem, a on już jedzie. Sprawdza przez radio, gdzie jest Flas. Dowiaduje się, że najpewniej z chłopakami, gra w pokera. Obili go, ale na tyle, by nie wylądował w szpitalu. Jim myśli o żonie, nie chce, żeby zobaczyła go w takim stanie. Zresztą teraz to on ma coś do załatwienia. Z chłopakami. Pierwszy raz nasi bohaterowie się tak jakby spotykają. Jim ledwo wykręca przed pędzącym maniakiem, którym jest ranny Bruce. Powinien go aresztować, nie powinno się tak traktować Porsche. Wayne zaś nieco bredzi o bożym strachu. Inny samochód, który ich mija, rozpoznaje auto multimilionera. Pasażerowie stwierdzają, że ten musi być na kokainie. Jak reszta bogaczy? Tak mówi telewizja. Duh. Nieskupiony na drodze, a na rozmyśleniach, Bruce wciąż próbuje rozgryźć sytuację. Strach. Musi sprawić, żeby się go bali. Jim pierwszy dojeżdża do swojego celu. Minięcie się z pędzącym Porsche daje mu wystarczająco adrenaliny, by być podkręconym na całą sytuację. Siniaki dają sobie znać i boli go kręgosłup, kiedy otwierają się drzwi i Wilson żegna się z chłopakami. Oczywiście, to Wilson pierwszy opuszcza imprezę. Nie chce, żeby żona zarwała nockę czekając na niego. No i jeszcze musi się spotkać ze swoją kochanką. Siedząc w samochodzie i ściskając swój kij baseballowy, Jim widzi, jak po 20 minutach kolejnych chwiejnie wychodzi Starnsen, załamany, jakby właśnie przegrał oszczędności życia. Kolejny Reny. Jim pozwala im obu wrócić do domu. W końcu on. Flas pojawia się w drzwiach. Wypity tupta do swojego samochodu i wsiada do środka. Wystarczyły mu do tego tylko dwie próby. Jim słyszy, jak odpala się silnik i przygląda mu się, jak ten wyjeżdża, prawie niszcząc skrzynkę na listy. Dopiero wtedy przypomina sobie, żeby odpalić światła. Gordon nie załącza swoich i śledzi partnera. Po tym, jak nie mijali żadnych zabudowań od 3 minut, wyrównuje samochód z tym Flasa i ściera swoje koła z tymi jego.
Przekroczył w końcu limit prędkości o 10 mil, ale to nie na tyle szybko, by się zabił po tym, jak zepchany uderzył w drzewo. Wysiada z bronią w ręku, a Jim pokazuje mu swoją. On rozpoznaje i wyrzuca Gnata. Jest duży. Szkolenie zielonych beretów. Ostatniego takiego Jim musiał wyeliminować jakieś 15 lat temu, rozmyśla, gdy stoją naprzeciwko siebie. Wciąż uznaje, że Flashowi przydadzą się fory i rzuca mu swój kij baseballowy. To jest taka fajna scena dla Jima Gordona. Gdy ruszają na siebie, Jim działa sprawnie i szybko. Nie rozbija mu głowy, nie miażdży mu krtani, nie łamie mu żeber czy nie przebija mu klatki piersiowej swojej pięścią. Nie. Robi tylko tyle, ile trzeba, by Flash mógł uniknąć szpitala. Po wszystkim wyrzuca jego broń gdzieś w las. Pewnie przyrdzewieje do rana w tym śniegu. Rozbiera go i zostawia w jego własnych kajdankach na boku drogi. Wie, że Flash nigdy tego nie zgłosi. Nie on. Wymyśli jakąś historyjkę, gdzie było przynajmniej 10 napastników i nigdy nie przyzna, że tylko Gordon to zrobił. Gdy Jim odjeżdża, rzuca partnerowi jeszcze jedno spojrzenie. A jego partner będzie wiedział i będzie się trzymał z dala od Barbary. Dzięki, Flash. Pokazałeś mi, jak to jest być gliną w mieście Gotham. A nasz Bruce rozbija Porsche na innym, zapewne równie drogim aucie na swoim podjeździe. Zostawiając za sobą krwawy ślad, dostaje się do domu. W myślach mówi do ojca, że się boi. Boi się, że dziś umrze. Widzimy młodego mężczyznę na skraju wyczerpania, który siedzi w fotelu w atrium i patrzy się na popiersie swojego ojca. Próbował być cierpliwym, próbował czekać, ale musi wiedzieć. Jak, ojcze? Jak mam to zrobić? Co użyć? Jak sprawić, by się bali? Na stoliku obok leży niemal bezwładna, zakrwawiona ręka Bruce'a, a przy niej dzwonek dla służby. Jeśli nim zadzwoni, Alfred przybędzie. Zatrzyma krwawienie na czas. Kolejny z prezentów ojca. Wierny lokaj. Bruce jest bogaty. Rodzinna rezydencja leży nad jaskiniami, które będą idealną bazą operacyjną. Do tego jeszcze ten lokaj z medyczno-wojskowym wyszkoleniem. Tak, Bruce wie, że ma wszystko prócz cierpliwości. Wolałby teraz umrzeć, niż czekać kolejną godzinę. Czeka w końcu 18 lat. Właśnie 18 lat temu był z rodzicami na seansie Maski Zorro. To po tym filmie w nocy widział puste, wystraszone oczy oprycha z głosem jak miażdżone szkło. Wtedy, kiedy życie Bruce'a straciło sens. Wtem bez ostrzeżenia pojawia się on, rozbijając szyby okna atrium należącego do jego ojca, a teraz do niego. Bruce już gdzieś widział takiego jak on. Przerażał go, gdy był jeszcze chłopcem. Nietoperz ląduje na głowie popiersia Thomasa Wayne'a. Przerażał go, myślał Bruce, aż w końcu podjął decyzję. Tak, ojcze, stanę się nietoperzem. Palce jego dłoni zaciskają się słabo na dzwonku i wprawiają go w ruch. Tak kończy się pierwszy zeszyt z tej miniserii o początkach Batmana. Jest nawiązanie do poprzedniej wersji, a przy tym odpowiednie rozbudowanie. To, jak dalej potoczą się losy Jima Gordona i Bruce'a Wayne'a, dowiecie się w drugiej części komiksów Batman Rok Pierwszy. Jeśli odpowiada Wam taka forma słuchania opowieści o Batmanie i komiksach z nim związanych, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie i subujcie po więcej tego typu filmików. Buziaczki, papatki!